Więc wyjechały, ja sprawdzam jak pachną. Te osoby, które podnosiły rękę i chciały wziąć udział, została dosłownie minuta, żeby się zapisać, więc zapraszam do mnie, żeby podpisać oświadczenie i dołączyć do śmiałków, którzy znajdują się przed sceną. Mamy jeszcze jedną osobę, więc jest 11 i zostało ostatnie miejsce. Pięknie, jest 12. Słuchajcie, jutro też są nam eliminacje o godzinie 18. Jutro ten konkurs będzie trwał trochę dłużej, dlatego że będzie dwuetapowy. W drugim etapie będzie trzeba zjeść całą pizzkę, więc przyjdźcie głodni. Może zapytamy kogoś o wrażenia zapachowe. O, tu kolega. To nie jest zwykła pizza, słuchajcie. To jest pizza, na której znajduje się paprykarz. Gryfus jest ze Szczecina, dlatego paprykarz oczywiście jest kraftowy, tak jak piwo. Jak pizza pachnie? Doskonale. Jakieś nuty papryki? Coś tam czuć? Nie, rybkę i jogurt. Czyli wspaniały zapach. Na razie jeszcze nie jemy, tak? Poczekajcie, poczekajcie, startujemy wszyscy naraz. Już ostatnie kawałki się rozdają. Ile jeszcze potrzebujemy? Raz. Cztery kawałki jeszcze potrzebujemy. Trzy tutaj na ostatni stolik i na środkowy stolik jeszcze jeden. Słuchajcie, jako że... ja rozumiem, że oni tutaj wszyscy przyszli się nażreć za darmo, inflacja, takie czasy. No ale jak ktoś je, to warto mu życzyć smacznego, więc na start przećwiczmy to tak, jedną rzecz. Jeszcze proszę nie zaczynajcie jeść. Ja powiem 3, 2, 1 i wszyscy krzyczymy smacznego. Spróbujmy. 3, 2, 1, smacznego! Jeszcze nie? Jeszcze? Stop. Dobra, jedziemy, trudno. To jest runda, gdzie nie trzeba się spieszyć, chciałem wam przypomnieć. Macie 5 minut na ten kawałek. To jest runda, której wystarczy nie zwymiotować. Słuchajcie, ostatni raz tak widziałem ludzi na weselu, jak wiecie, po pierwszym tańcu, pierwszym kieliszku dopiero rozumie, no? Smakuje, możesz pokiwać. Będzie barszczyk z krokietem potem? Z barszczyku się nie liczy. Smakuje? O, Marysia. Mamy pierwszą osobę. Pierwsza osoba sobie poradziła z plackiem. Wygląda na zamroczonego. Było w ogóle ostre? Bardzo dobre, smaczne. Okej, okay, a czy była ostra? No i widzicie, co wam zrobił. Drugi etap będzie bardziej hardkorowy. Słuchajcie, dojadajcie spokojnie. Mamy 12 osób, które już wiedzą mniej więcej, z czym to się je. Jeśli jesteście gotowi na kolejny etap, to tutaj tak naprawdę już się rozkładają kolejne placki. Okej, okay, mamy kolejne osoby. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, gdzie tą pizzę można nabyć, bo to nie jest tylko tak, że ona jest dostępna tutaj, to gryfusowa paprykana do nabycia pizza traku na dole. Oczywiście możesz sobie wybrać poziom ostrości i kolejna osoba, pięknie, pięknie. Ktoś jeszcze? Bo widzę, że tak bardzo delikatnie. Jak idzie? A, no i bardzo dobrze, rozkłada siły, bardzo dobrze, nie ma co się spieszyć. I jeszcze kolejna osoba. Nie no, widzę, że zdecydowanie ten pierwszy etap za słabiutko. Pytanie, czy ktoś się tutaj poddał, czy... Nie, to tak było zasadne. A, okej, okay, takie niedolane. I kolejna osoba, no i gratuluję, no i pięknie. Słuchajcie, czasu mamy, ile mamy. Łukasz, ty jesteś naszym barometrem, widzę, że troszeczkę zacząłeś się pocić. Jak jest? Okej, okay, dobra, dam ci dojeść. To skóra, więc trochę się zejdzie. Dobra, dobra, chwilę to jeszcze potrwa. Następna runda, zdradzę wam, będzie rundą drugą i ostatnią. Dlatego, że pojedziemy grubo. Tak, spodziewaliśmy się, nie mamy za dużo czasu. Więc wszyscy, którzy zdecydują się brać udział w finale, a przejdą tą rundę, całą, będą mieli taką możliwość. Oni tam sosy nakładają, słuchajcie, szczypie w oczy, nie? Tyle wam powiem. Sos jest o wymownej nazwie... Rambo. Nie zesraj się. W składzie sosu mamy Carolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion, Naga Jolokie i ekstrakt z papryki 1,6 miliona SHU. Jak się czujesz teraz? Już wiemy. Tak. Słuchajcie, jeszcze nie jemy, tak? Tutaj akurat ta część konkursu będzie już na czas. Tak, tak. No pokroili zamiast na 4, pokroili na 8. Także dlatego tak wyszło, ale generalnie rzecz biorąc, tutaj już jest runda na czas. Pierwsze 5 osób, które podniosą rękę z otwartymi ustami, podchodzi do nich jeden z nas, sprawdza, że się zgadza. Zapraszamy od razu tą osobę na scenę, może sobie usiąść na kanapie. Jako ta jedna z tych 5, która
jest gotowa zjeść to, co za chwilę będziecie mieli wszyscy już podane. No i co? I następni, jeśli będą chcieli dokończyć, to oczywiście też można. Te 5 osób, które znajdą się tutaj na scenie, zaprosimy na jutrzejszy finał, gdzie będziemy zaczynali od Karoliny Reaper, żeby było ciekawie, nie? Łukasz, powiedz mi jeszcze, czy ty zamierzasz walczyć dalej? No, spróbuję. Okej. Okay. Brawo dla Łukasza! Tak, ci, którzy nie byli, Łukasz jest tą osobą z publiczności, która dołączyła, twierdząc, że nie ostrych rzeczy. Więc naprawdę, wielki szacun. Przypominamy jeszcze raz, słuchajcie, zjecie ten kawałek, podnosicie rękę, siadacie na tej kanapie. Na tej kanapie może się znaleźć maks 5 osób. Musimy w jakiś sposób wyłonić jutrzejszych finalistów, jutro będzie grubo. Nie przygotowujemy się ze składaniem placków w ręce, placki leżą na talerzyku. Nie chodzi o to, żeby je wepchnąć, tylko o to, żeby je zjeść. Ja rozumiem, że wszyscy chcecie wygrać, bo o to w tym chodzi. Aczkolwiek dajmy wszystkim równe szanse, także pizza na talerzykach. Myślę, że na takie standardowe 3-2-1 pomożecie nam z tym 3-2-1? 3-2-1! Start! No i lecimy, proszę Państwa, tutaj już naprawdę nie ma żartów. Po pierwszym gryzie dojdzie do nich, co zrobili, nie? Idą w łeb. Jedzenie szybko jest jakimś rozwiązaniem, ale tak. Zwykle ostrość tego sosu tak dochodzi w ciągu 20 sekund, 15 może. Widzę, że Łukasz dalej walczy. No, widzę, że tutaj już pierwsza końcóweczka. Tutaj już jesteśmy bardzo blisko. Pamiętajcie, podnosimy rękę, puste usta, tak? Nie, bóle się zaczną dopiero w nocy. Okej, okay, mamy drugą osobę, trzecia osoba. Od razu zapraszamy na scenę, zostały jeszcze dwie. Pierwsze dwie osoby, które podnoszą ręce, przechodzą do następnego etapu. Pamiętajcie, puste usta. Mamy poddanie. Okej, okay, mamy kolejną osobę. Jest czwarta, jeszcze jedna, piąta. Tak jest, piąta osoba. Gratuluję wszystkim, którym udało się dotrwać do tego etapu. Ale przede wszystkim gratulacje dla wszystkich uczestników. Słuchajcie, brawa dla nich. Tak jest. Oni się dzisiaj jeszcze nacierpią. A po więcej sadystycznej przyjemności zapraszamy jutro na godzinę 18. Tak, jutro będzie dłużej, mocniej, bardziej. Wpadajcie. Dzięki wielkim organizatorom, dzięki browarowi Gryfus, dzięki uczestnikom i dzięki wam za dobrą zabawę. Pierwsza pizza w bazie swojej ma paprykę habanero. Przygotował ją pizza food truck, ten, który stoi tutaj przed festiwalem. Ona oprócz tego, że jest pyszna, bo jest zrobiona z paprykarzem szczecińskim, to ze względu na to, że Gryfus jest ze Szczecina. Yeah! To no, będzie dosyć ostra. I pierwszy kawałek jemy po prostu z papryką habanero. Ja wczoraj ten kawałek spróbowałem, trochę pocierpiałem, ale nie jest najgorzej. Drugi kawałek, żeby przejść do finału, trzeba go zjeść i trzeba go zjeść jak najszybciej, będzie z sosem, do którego jest dodany sos na bazie nagi joloki. To jest troszeczkę łagodniejsza rzecz niż była wczoraj w eliminacjach, ale ci ludzie będą mieli dużo trudniej dzisiaj, dlatego że zaraz po eliminacjach odbędzie się finał. A w finałowej rundzie pizza będzie po pierwsze większa, po drugie będzie miała w swojej bazie Karolinę Reaper. Próbowałem dzisiaj tego sosu, nie życzę tego nikomu. A po trzecie będzie polana sosem, który nazywa się, przepraszam, nie zesraj się, w którego składzie jest Karolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion, który jest tak ostry, jak się nazywa, i papryka Naga Yolokia plus ekstrakt paprykowy 1,6 miliona SHU. Także będą łzy, będzie pot. I słuchajcie, tak, żeby przejść eliminację, osoby muszą w ciągu 5 minut zjeść pierwszy kawałek. Jasne, o skali Scoville za chwilę też trochę opowiemy. Żeby przejść eliminację, trzeba zjeść pierwszy kawałek w ciągu 5 minut. Drugi kawałek trzeba zjeść jak najszybciej. Czyli 5 osób, które zjedzą ten pierwszy kawałek, ten drugi kawałek, podniosą ręce, otworzą usta, pokażą, że nic tam nie chowają, nie omikują, nie schowali nic do kieszeni, siadają na tej kanapie. I te osoby przechodzą do rundy finałowej. W rundzie finałowej chodzi o to, żeby te osoby po prostu jak najszybciej zjadły to, co dostaną na talerzach. Ale to nie będzie takie proste, dlatego że zjeść to szybko, coś, co jest tak bardzo ostre, będzie bardzo, bardzo trudno. Ze wczoraj mamy już 5 osób, które przeszły do dzisiejszego finału. Dzisiaj przejdzie kolejne 5 osób. Pizza widzę, że powoli wjeżdża.
Jeszcze była prośba, żeby wyjaśnić trochę, co to jest skala SKU, skala Scoville'a. To jest taka skala, która pokazuje, ile jest kapsaicyny w jakimś produkcie. Im jest więcej, tym jest ostrzej. Karolina Ripper potrafi mieć do 2,5 miliona SKU i to dzisiaj będziemy mieli na pizzy. Skala papryka Nagajolokia może mieć dosyć do miliona. I to dzisiaj wszystko się tutaj pojawi i będzie dużo cierpienia. Powoli proszę zawodników, żeby wchodzili na scenę. Wielkie brawa dla nich. Zapraszam wszystkich, wszystkie osoby, które podpisały oświadczenie i są gotowi do wzięcia udziału w eliminacjach, żeby zajęli swoje miejsca na scenie. Słuchanie, taka techniczna kwestia odnośnie tego mleka, które stoi na stoliku. Mleko nie jest po to, żebyście sobie mogli je popijać, tylko po to, żeby się poddać, więc jak będziecie obserwowali całą tą konkurencję, będziecie widzieli, że ktoś podnosi jeden z kubek z mlekiem, to znaczy, że zdecydował się zakończyć konkurencję. Pomiędzy eliminacjami a finałem również nie wolno pić mleka, tak żebyśmy mieli to wszystko jasne. Proszę Was, abyście się ustawili po 3 osoby do stolika, jest Was 12 osób. Tutaj mamy jeszcze miejsce, także zapraszam tutaj do stolika obok, będzie zdecydowanie łatwiej. A my zrobimy mały wywiad, zobaczymy, kto do nas przyjechał, przyszedł. Jak masz na imię? Po co tu jesteś? No, chciałem się sprawdzić. Głodny przyjechał po prostu. Gdzie byś wolał być niż tutaj? Na publiczności. Co planujesz zrobić po konkursie? Pewnie wypić mleko. Dobrze, przypomnij jeszcze, jak masz na imię? Maciej. Maciej, dobrze, zapamiętajmy Macieja. Myślimy, że Maciej ma szansę. Tutaj jest kolega, który ma bardzo dużo takich... Jak to się nazywa właściwie zawodowo? Kangurki. Kangurków. Powiedz mi, jakie masz dzisiaj oczekiwania? Chcesz wygrać? Będę smokiem. Będziesz smokiem, bardzo dobrze. Kto? Jak masz na imię? Przypomnij jeszcze. Jutro będę rakietą. Jak masz na imię? Przypomnij jeszcze raz. Tymon Ultra. Kto myśli, że Tymon wygra? Dobrze. Koleżanka, jak masz na imię? Agnieszka, powiedz mi, kto cię do tego zmusił? Sama się zmusiłam i namówiłam Tymona. Brawo dla niej. Słuchajcie, zanim jeszcze przedstawimy kolejnych uczestników, widzę, że na scenie brakuje jeszcze 2 osób. Mamy 10 osób, a 12 osób wpisanych. W związku z czym zapraszam albo te 2 osoby, które się wpisały, chyba że się wystraszyły, widząc, co tam się dzieje na zapleczu, albo 2 osoby chętne do tego, żeby jeszcze wziąć udział. Jeśli tak, to są miejsca i macie dosłownie minutę na to, żeby się zdecydować. Dziewczyny, co wy na to, żeby dołączyć? Można się zgłosić jako chętny? Tak, możesz się zgłosić jako chętny. Zapraszam tam do stolika podpisać oświadczenie. Słuchajcie, nastąpiła pewna zmiana. Ktoś tam z tyłu jest wyjątkowo brutalny i postanowił, że już pierwsza runda będzie z ostrzejszym ciosem. Jest miejsce? Jest jeszcze miejsce, zapraszamy tam na tył. Okej, a my dalej sprawdźmy, kogo tu mamy. Jak masz na imię? Karolina. Słuchaj, Karolino, co ci strzeliło do głowy? Ja bardzo lubię ostrzejsze, cieszę, że tu jestem. Jest bardzo ciekawa, jak mi pójdzie. Co jest najostrzejsze, co w życiu jadłaś? Coś, co sama sobie zrobiłam. Dobrze, brawa dla Karoliny. Kto myśli, że Karolina wygra? Panowie, strzeżcie się, bo szanse maleją, widzę. Koledzy już mają pizzę przed sobą. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że tutaj 2 osoby się na szybko wpisują, dlatego że te 2 osoby, które były wpisane wcześniej, niestety, ale nie przyszły, więc dołączamy 2 osoby chętne z publiczności. Jedna osoba już jest, bardzo dziękuję. Zapraszam do stolika, gdzie są 2 osoby. Słuchajcie, jeszcze tylko dodam, jak tutaj przerwę ci trochę dziki na chwilę. Jak widzicie, to mleko jest po to, żeby się poddać, nie wolno go pić. Ale jeśli uczestnicy eliminacji mają ochotę pić piwo, jesteśmy w końcu na festiwalu piwa, także zapraszamy, możecie w trakcie pić piwo. Oczywiście nie polecam, bo to tylko i wyłącznie wzmaga, ale no, niektórym w głowie wygląda się lepiej. Słuchajcie, więc jeszcze raz. Runda pierwsza polega na tym, żeby w ciągu 5 minut zjeść tą pizzę. Nie chodzi o prędkość w tej pierwszej rundzie. Musicie ją po prostu zjeść i wyrazić chęć zjedzenia drugiego kawałka. I teraz tak, czy mamy wszystko mniej więcej gotowe do pierwszej rundy? Czy wszyscy mają pizzę pod... Jeszcze nie, poczekajcie, jeszcze nie wszyscy mają pizzę. Widzę, że tutaj część ma rękawiczki, część ich nie ma, także pozwolę sobie jeszcze rozdać tym osobom, które się nie zaopatrzyły w rękawice. Ktoś z Was nie ma rękawiczek jeszcze? Czy Ty jesteś uczestnikiem? Zapraszam Cię na scenę. Bardzo bym Cię prosił, żebyś zajął już miejsce. Tutaj na środkowym stoliku, po 3 osoby do stolika, także zapraszam tutaj tą ostatnią osobę. A ja jeszcze Wam wszystkim przypomnę, tym na scenie, że
Godzicie się na to, że możliwe są skutki uboczne w postaci nudności, wymiotów, biegunki, gorączki, kaszlu, kołatania serca lub omdlenia oraz innych skutków ubocznych. Słuchaj, to nie jest za darmo. Uwierz mi, to nie jest za darmo. Będziesz jadł, zrozumiesz. Później będziesz się załatwiał, zrozumiesz drugi raz. Mleko jest dla słabych, przypominam. I teraz tak. Zaczniemy wszyscy razem. Przy okazji trochę podopingujemy tą ekipę, która jest na scenie. Jeszcze jeden kawałek. Inflacja jest, przyszli się najeść, nie mogę. Słuchajcie, 5 osób z tych, które znajdują się na scenie, przejdą do rundy finałowej. W związku z tym, że rozmnożyliście się na ostatnią chwilę, zrobimy tak, że do tego drugiego kawałka podejdzie już tylko 10 osób. Więc przy tych pierwszych pięciu minutach, to będzie 5 minut, ale zrobimy trochę na czas, bo jest was dużo, a jeszcze więcej jest chętnych, więc no nie damy rady tego zrobić. Jest was 13 osób na scenie, 10 osób przechodzi do drugiej rundy eliminacyjnej i z tych 10 przechodzi 5 do finału. Czyli 3 ostatnie teraz odpadają. Dokładnie. Czyli nie musicie się spieszyć, ale musicie się spieszyć. Słuchajcie, ja tutaj stoję, wy tam dalej możecie tego nie czuć. Ja w ogóle nie jestem, jeśli chodzi o ostre sosy, zupełnie tego nie lubię. Przechodzę tylko tutaj i już czuję, jak pot zbiera mi się po prostu na brwiach. Oni to będą jedli, nie? Także słuchajcie, wielkie brawa dla tych wszystkich odważnych ludzi, którzy znajdują się tutaj na scenie. Ale jeszcze pizzę na stół. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja powiem 3, 2, 1, a wy będziecie życzyć mi smacznego. Jedziemy? Gotowi? 3, 2, 1, smacznego! Idą w łeb w łeb. Widzę, że wszyscy próbują dosyć szybko. Jak pierwsze wrażenia? Za nie mówili. Kolega kiwa głową, że jest spoko. Smakuje. Pamiętajcie o tym, że jak zjecie, podnosicie rękę, otwieracie usta, podchodzimy i pozwalamy wam odejść 2 kroki do tyłu. Ja tutaj z tyłu sprawdzam, czy nie wyrzucają nic za plecy. Zdarzało się, że ludzie chowali papryczki do kieszeni. Zamieniłbyś na kebaba? Bardzo dobra. Bardzo dobre, no i super. Żuj. Słuchajcie, pierwsze osoby powoli kończą. Przypominamy, że z tych męczenników, którzy są na scenie, 10 osób przejdzie. Okej, okay, odejdź do tyłu. Który się odbędzie po kilku odejdź minutach. 2 kroki do tyłu, okej? Okay? Jest, kolejne. Pierwsze osoby. Proponuję, żeby osoby, które zjadły, zaczęły schodzić ze sceny. Bardzo was proszę, żebyście podeszli tutaj. Zostało 1, 2, 3, 4, 5 osób. Osoby, które zjadły, proszę, żeby zejść ze sceny. Będzie was łatwiej liczyć. Dziękuję wam pięknie. Dajecie? Okay, ale nie z pustymi ustami, drodzy, okay. Pustymi ustami, ręka do góry, puste usta i dopiero schodzimy, tak? Dobra. Mamy 4 osoby? 2, 4, 5. Pięć. Czyli pierwsze 2, które skończą z pustymi ustami, podniesioną ręką, będą przechodziły do kolejnego etapu eliminacji. Jest raz! Jeszcze jedna osoba, kto otwiera pierwsze usta? Tak jest! Wielkie brawa dla nich wszystkich. Pozostałe osoby, które zostały, gratulujemy oczywiście, jak i wszystkim uczestnikom. Coś, co doceniam najbardziej, jak rzeczywiście wszystko jest zjedzone, także super. Osoby, które zostały i nie przechodzą, mogą się napić mleka, a te, które przechodzą, mogą sobie usiąść na razie na kanapce, odpocząć, a my serwujemy zaraz drugi kawałeczek, także nie odchodźcie, bo zaraz dalej będzie ciekawie. Okej. Widzę, że trochę się spociłeś. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze. Myślisz, że w drugiej rundzie masz szansę być pierwszy? I chuja. Ja, nawiasem mówiąc, robiliśmy największy błąd ever, czyli nie zapytaliśmy ich, czy wiedzą, gdzie są toalety. I zrobiliśmy jeszcze jeden błąd. Nie powiedzieliśmy jaka jest nagroda. Oni wszyscy robią to dla ostrych sosów. Nagrodą są ostre sosy. I puchar, to trzeba przyznać. Jak się czujesz? Dobrze, nie było tak źle. Łatwiej niż myślałam. Czad. Jeszcze wam przypominam, że jeszcze czeka nas druga runda eliminacji. Dopiero potem będzie finał, w którym będą brały udział osoby też, które wczoraj zwyciężyły. Jeszcze z kolegą nie rozmawiałem. Jak tam dochodzi powoli ostrość? Oj, całkiem ostre. Super. Słuchajcie, teraz będziemy mieli kolejny kawałek tak samo ostry, z tym samym sosem. Daliśmy wam się trochę pomęczyć i teraz będziemy mieli z tych 10 osób, które zostały,
taki mały finał, ponieważ 5 osób przejdzie do tego ekstremalnego finału. Także oddychajcie, bo będziecie potrzebowali dużo powietrza. Pizza się powoli kroi. Mleka zostało, widzę, dość sporo. Czyli nawet ci, którzy nie przeszli do finału, postanowili nie korzystać z tej możliwości. Jak tam perspektywy na finał? Perspektywy? To ja żadnych nie przeczuwam, aczkolwiek jest na razie bardzo słodko. Nie! Yeah. Kogo by tu jeszcze zaczepić? Słuchajcie, kolejne placki już się szykują. Słuchajcie, przypominam, że to dalej jest tylko i wyłącznie, to jak to brzmi w ogóle, tylko i wyłącznie habanero. A już powoli w piecu szykują się placki z Karoliną Liber jako sos bazowy i później nie zest, 3 kropki lisię, będzie jako ekstra dodatek od Dzikiego Billa. Dla wszystkich, którzy się zastanawiają, pizza z paprykarzem szczecińskim serwowana przez Pizza Truck na dole, więc jeśli macie ochotę na taką pizzę, oczywiście można ją spożyć w Pizza Trucku, do nas na parterze przyjść na piwo, zaraz obok nas Dziki Bill serwuje chorze ostre sosy, Boże. Jesteśmy z Chorzowa, więc mogą być chorze. Właśnie żeśmy dostali informację, że druga osoba ze wczoraj postanowiła nie brać udziału, bo została wykończona. Okej. Czyli tak naprawdę wczoraj przyszło 5 osób, słuchajcie. Dzisiaj na chwilę przed konkursem przyszła do nas jedna osoba, Dasz Walkowera. Oczywiście zapytałem jej, czy to ma związek z tym, że się źle czuje, co się jest, to powiedziałam, słuchaj, no. Pół godziny faktycznie bolą mnie trochę brzuch, ale nie, ale generalnie zdaję sobie z tego sprawę, że kolejny etap byłby dla mnie za mocny, dlatego nie chcę sobie tego robić, zostawię to dla zawodowców. No tacy są wśród nas, więc ten konkurs taki trochę nierówny, bo tutaj czerwony pił sobie pięknie siedzi, się zastanawia, co nie powiem, jakie to ostre, nie? Jakbyście się zastanawiali, generalnie zapraszam na kanał, również mnóstwo osób obserwuje fajne rzeczy, jeśli lubicie ostre rzeczy, to jak najbardziej czerwony pingwin, Dziki Bill, pizza z paprykarzem z Pizza Trucku powoli pojawia się już na stołach. A jeszcze taka ciekawostka, jak przyjdziecie do nas na stoisko browaru Gryfus w strefie debiutów na dole, to z naszym paragonem macie 5 zł zniżki na pizzę z paprykarzem w Pizza Trucku, także zapraszamy. A powoli już szykują się uczestnicy do tego, żeby podejść kolejny poziom. Już prawie wszystkie kawałki są gotowe. Jesteśmy coraz bliżej. Jak patrzę, jak ekipa tutaj smaruje, ja coś czuję, że za chwilę będę musiał iść po więcej sosu. Dobra, w tej chwili na scenie mamy już 2, 4, 6, 7 kawałków, jeszcze 3. Czy ktoś z was chce powąchać tego? Spoko, nie dotykajcie oczu, nie, to jest zły pomysł. Słuchajcie, myślę, że spokojnie możemy zaprosić osoby z pierwszej rundy do stolików. Zapraszam was serdecznie, zdążyliście odpocząć, podejdźcie proszę do stanowisk. Widzicie, ile pizz na każdym, jest nas 10 osób. Tutaj jeszcze zaraz pizka przyjdzie, także spokojnie przyjacielu, pach, od razu masz, patrz. Jeszcze jedno mleko nam tutaj brakuje, więc bardzo bym prosił o serwis techniczny, o doniesienie jednego kubeczka z mlekiem na pierwszy stolik. Słuchajcie, jeszcze nie jemy, spokojnie, zdążycie. Pytanie, czy tej jednej osoby już brakuje i nic nam nie powiedziała, że sobie dała spokój, czy jest gdzieś wśród nas i czeka na to, żeby dołączyć do drugiej rundy eliminacyjnej? Walkower. Super, wielkie brawa dla tego pana za uczestnictwo, dziękujemy pięknie. Słuchajcie, ktoś z sali chciałby wziąć udział w eliminacjach? Mamy jeden kawałek. Dziękuję, koniec propozycji. Myślę, że możemy, słuchajcie, w związku z tym, że jest to jedzenie na czas, bardzo was proszę, żebyście odłożyli placki, żeby każdy miał jednakowe szanse, rozłożyli sobie je fajnie, tak jak były, no bo wtedy te szanse faktycznie są jednakowe, to są sekundy, tak? Tutaj niby mamy 5 minut, ale tak naprawdę został jeden kawałek. 2, 4, 6, 8, 9 osób. Słuchajcie, ważna sprawa. Jest to jedno miejsce? Ważna sprawa. Wygrywacie. Zjadacie pizzę, podnosicie rękę do góry, otwieracie usta. Ja bądź Dziki Bill informuję was o tym, że możecie zejść na dół, co jest bardzo istotne. Ostatnie 4 osoby, które zostają, odpadają. Pierwsze 5 osób, które schodzi na dół, przechodzi do finału. Czy jesteście gotowi? I po tej papryce jeszcze zapytajmy, czy rozumiecie zasady. Zapraszamy, pewnie, że tak. Biednie brawa, zapraszam tutaj do stolika. Jest jeszcze jeden kawałek pizzy. Umówmy się, kolega jest gościem honorowym, więc nawet jeśli zje pierwszy, drugi, trzeci, nie przejdzie do finału, bo nie brał udziału w pierwszej rundzie. Ale będzie naszym takim barometrem, żeby pokazać, jak bardzo ostra to jest pizza. Chociaż pan wygląda na mocnego zawodnika. Wiecie, to co, możemy startować chyba, co? Zobaczymy, czy wszystko gra.
Jest ok, jest dobrze, wszystko gra. Słuchajcie, tak jak w pierwszej rundzie. 3, 2, 1, smacznego! Jedziemy z tym. Słuchajcie, jeśli macie swoich fanów na scenie, oczywiście możecie dopingować, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby krzyczeć imię swojego faworyta. Oj, pierwsze kawałki już są na wykończeniu, a też jest... Tak jest, proszę Państwa, tak jest, właśnie o to chodzi. Pamiętajcie, że jak coś Wam spadło, to trzeba będzie to zjeść z talerza. Jest okej? Okay? Nie zagadujemy za bardzo, bo próbują jak najszybciej zjeść pizzę. Dwóch kolegów już przełyka powoli. Ok, zapraszamy na dół. Zapraszamy na dół, zapraszamy na dół. Raz, dwa, trzy. Jeszcze dwie osoby, proszę Państwa. Dwie osoby, które pierwsze podniosą rękę, otworzą usta, z których będzie pusto. Zapraszam, jest piąta. Dziękuję pięknie. Wielkie brawa dla pozostałych uczestników. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie dokończyć swój kawałeczek, ale nie musicie. Słuchajcie. Zapraszam na piwo do browaru Gryfus razem z tymi łzami. Stary, zejdziesz na dół, powiesz, że byłeś u mnie i cię napoją. Ekipę, która wygrała, jeszcze zobaczymy na scenie. Ale żegnamy się z Karoliną. Jak tak. było? Super, no zabiorłam się, że nie przeszłam dalej, ale tak dobrze. Zapraszamy do konkursów, które nie będą na czas. Myślę, że Karolina da radę. Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich uczestników. Finalistów zapraszam na kanapę, żeby sobie usiedli, odpoczęli chwilę. I to jest ten moment, kiedy zapraszamy pozostałe osoby z wczorajszego finału. Zaraz zobaczymy, ile ich w ogóle będzie. Widzę już jedną. Tak? Nie? Ty nie przychodzisz? A nie, brałeś udział. A, dobra, tak. Na pewno jest reprezentacja jednego z browarów, browar Harpagan, który właśnie dołącza na scenę, wyluzowany. Teraz tak się zastanawiam, jakie to jest nie fair dla tych ludzi, którzy dzisiaj jedli versus tych, co jedli wczoraj. Spójrzcie na nich, jak to fajnie widać. Tutaj dwóch takich wyluzowanych panów sobie siedzi i mówi, ale o co chodzi, nie? A ci próbują dojść do siebie. Słuchajcie, osoby, które teraz dopiero co brały udział, jeśli potrzebujecie się napić piwa, no bo w końcu jesteśmy na festiwalu piwa, no to macie powiedzmy jeszcze 3 minuty skoczyć sobie na szybko do jednego ze stanowisk. Mleko nie. Mleko możesz się, znaczy nie no, możesz się napić i się poddać, stary, no tak to działa. Słuchajcie, można było przyjść wczoraj. Wczoraj też były eliminacje, dzięki temu można było sobie tak siedzieć, wyluzowany. Ja się tak zastanawiam, że was tylko dwóch zostało, czy z tych pięciu, bo jeden na pewno się poddał przed samym tym. Drugi dał znać też, dwóch się poddał, no to jeszcze jeden. No to jeszcze ten finał będzie mocny. A, czyli jeszcze jedna osoba się poddała z tych, którzy przeszli przed chwilą. Tak, słuchajcie, no to jest tak, że ta ostrość faktycznie dochodzi do nas, tak? To nie jest tak, że nagle bach, tylko dopiero po tych kilkunastu, kilkudziesięciu, jak to jest tak naprawdę, wiesz, powiedz. To jest tak, że tym bardziej teraz, na pierwszym kawałku był sos na bazie papryki Naga Jolokia. To jest taka papryka, która bardzo gryzie w gardle, bardzo fajnie rozgrzewa. No i ta ostrość, ona się buduje. To trwa dobrych kilka minut, więc do wielu osób dotarło dopiero po konkursie, co zrobili. Ja jestem przekonany, że jak będziecie chodzili po terenie festiwalu, to bez trudu rozpoznacie te osoby jeszcze przez następne pół godziny. Będą przy stoisku z kawą. Tam na dole jest taka pani, ja chciałem jej strasznie podziękować. Pani z Bike Cafe ma taką kawiarnię małą na rowerku i ta pani od dwóch dni ratuje ludzi, którzy u nas zjedli coś za ostrego, bo ona ma mleko. Do wczoraj jeszcze za to mleko nie kasowała, ale jak przyszła tam osoba numer 10-15, to zaczęła już 2 złote. Słuchajcie, z tych osób, które brały udział, ale nie będą kontynuowały z przyczyn takich, że nie przeszły, bądź przeszły, ale i tak nie będą kontynuowały, a potrzebują napić się mleka, to oczywiście zapraszamy do naszego stanowiska tutaj. Nie ma problemu, żeby uśmierzyć ból, bo no, rozumiemy wasze cierpienie. Wielkie brawa dla tych panów, wielkie brawa. Słuchajcie, teraz może dwa słowa o nagrodach. Jak widzicie, wielki puchar gryfosowego wyzwania ostrości na 14. Warszawskim Festiwalu Piwa jest już tutaj z nami. No ale to nie koniec nagród. Z browaru Gryfus przygotowaliśmy dla Was 11 różnych piw, które będziecie mogli zabrać ze sobą, jeśli oczywiście wygracie ten konkurs, bo nie myślcie sobie, że tak każdy będzie wziął po 11. Następnie paczka gadżetów z Warszawskiego Festiwalu Piwa. Mamy od czapeczki, mamy też torbę, jest gryfusowe szkło. I teraz
voucher w wysokości 100 zł na sosy u Dzikiego Billa, którego możecie zobaczyć na parterze. Jeśli macie ochotę posmakować tych sosów, to możecie zejść na dół zaraz obok nas. Te sosy są już dostępne. A teraz powoli pizza z Karoliną Reaper jest w przygotowaniu. Pierwszy kawałek będzie miał w bazie Karolina Reaper. To jest sos specjalnie przygotowany przez Pizza Truck, ten, który stoi tam na dole, na bazie papryki dostarczonej przez Dzikiego. Drugi kawałek to będzie ta sama pizza, tylko tym razem z sosem NZS, czyli nie zesraj się. Najlepsze życzenia dla uczestników. No i żeby się spełniły te życzenia, nie? Marzenia. Kolega tyle co... O, do kolegi widzę, że dochodzi trochę po czasie. Są łzy. Co cię wzrusza? Powiedz tylko, czy będzie teraz jeszcze gorzej? Będzie tylko gorzej przez następne godziny. A będzie ostrzej teraz na pizzy? Będzie ostrzej. No nie wiem. Jakieś brawa może na tego? Wierzymy w ciebie. Dasz radę. Jakoś to będzie. Słuchajcie, mamy na ten moment widzę dwie osoby z wczoraj i dwie osoby z dzisiaj. Czy ktoś, kto wygrał wczorajszą eliminację, jest w stanie podjąć rękawicę z Karoliną Reaper, bądź z tych osób, które dzisiaj przeszły? Bo z tych osób, które dzisiaj przeszły, na razie są dwie. Jedna już doszła do siebie. Widzę, że się całkiem nieźle trzyma. Super. Druga jeszcze potrzebuje chwilę. Zapytam się, ale co, lubisz ostre na co dzień i dlatego tak szybko, czy jak to wygląda u ciebie? Ja właśnie nie lubię ostrych rzeczy. No to wielkie brawa dla tego pana, bo to co zrobił, to naprawdę, nie? Słuchajcie, ciężko się dochodzi po tym, ja naprawdę, tak jak mówię, w ogóle tego nie wiem, ale chodzę tutaj i czuję, jak pot leci mi po skroniach, to jest w ogóle zadziwiające. Wczoraj to trwało z półtorej godziny po konkursie, gdzie ja nic nie jadłem takiego, nie? Gryza, nie wziąłem, nic nie spróbowałem. Samo przebywanie wśród tych sosów jest niewiarygodne, nie? A ja mam jeszcze pytanie, tutaj w ostatniej rundzie zgłosił się taki pan, który chciał spróbować jednego kawałka pizzy. Czy on jest jeszcze wśród nas? Szedł ze sceny. Jest pan. A nie, to nie jestem pan. Słuchaj, nie próbuj wkopać kolegi, jak jesteś taki cwaniak, to dawaj na scenę, spróbuj. A, no właśnie. Słuchajcie, wydaje się, że znowu możemy zrobić ten sam numer. Mamy za mało uczestników, wszyscy się wystraszyli, uciekli, podkulili ogony. Ostry konkurs wyszedł, ostry konkurs rzeczywiście. Tak powinno być. To czy może ktoś chciałby z publiczności spróbować tego pierwszego kawałka bez ostrego sosu? On ma tylko Karolinę w bazie. Tam mamy pana. Zapraszamy. Prośba do pana, żeby pan może stał tak pod sceną. To będą mieli pana wszyscy bliżej, będą mogli patrzeć panu prosto w oczy. Cześć, skąd jesteś, jak się nazywasz? Jeszcze raz? Skąd jesteś, jak się nazywasz? Rembertowa, Mariusz. Super. Co cię skłoniło do tego, żeby spróbować tej pizzy? Wyzwanie. No i świetnie. Zapraszam. Preeliminacyjne. Wielkie brawa dla... Pewnie, że tak. Wielkie brawa dla tej osoby, która zdecydowała się przed konkursem. Mówi, a co tam? Spróbuję. Zapraszamy trochę bliżej do publiczności. Piwo do browaru Gryfus. Jakbyś mógł pokazać się ludziom, jak jest, żeby widzieli... Słuchajcie, no wydaje się nieostre, prawda? Wydaje się nieostre, także naprawdę... Potrzeba jeszcze chwila, także przyjacielu, jesteśmy z tobą. Zapraszam do piwa, do browaru Gryfus, możesz zejść na dół, napić się, przydać się na pewno. Jak, doszedłeś już do siebie? Jest okej? Super. Dla pana może być. Brawa dla pana. Słuchajcie, no to tak, nie będziemy przedłużać. W związku z tym, że mamy czterech uczestników, cztery stoły, zapraszam każdego z finalistów do stolika. Każdy ma swój własny stolik. Może sobie przy nim przycupnąć. Słuchajcie, wybierzcie sobie po jednym stole, chłopaki. Ja wiem, że jesteście z takich samych eliminacji, że się lubicie i w ogóle, ale będzie wygodniej zdecydowanie. Słuchajcie, to jest finał, do którego przeszło 10 osób. To tak, żebyście sobie zdawali, z czym się zmagają. Słuchajcie, zróbmy tak. Ile im damy czasu na ten pierwszy kawałek? 5 minut? Minutę, ty. 2 minuty? Nie, 3 minuty może? 3? Będzie ok? Czy 2? 2? Słuchajcie, jeśli 2, to dawajcie brawa. Bez przekonania zrobimy 2 minuty, co? Pewnie. Słuchajcie, macie 2 minuty na tą pizzę. Ten pierwszy kawałek nie będzie taki... straszny, chociaż jest dosyć ostry. Rozgrzewający, żeby te osoby z wczoraj mogły, wiesz, wyrównać trochę.
Nie, one są oba takie same. Wiesz, bo nie musisz. Przygotowaliśmy na 10 osób, ale no jak widzicie, z tych 10 zostało aż 4. Jeden zawodowiec. Jeden zawodowiec, tak, jak najbardziej. Jeden reprezentant jednego z browarów na warszawskim festiwalu piwa i dwóch uczestników, którzy zgłosili się z publiczności. Słuchajcie, wielkie, ale to wielkie brawa dla nich, bo to będzie naprawdę wyczyn zjeść ten kawałek pizzy i przystąpić do następnego etapu. Brawa dla nich. I zróbmy jeszcze krótki test. Przypomnij imię. Maciej. Kto myśli, że Maciej wygra? Tutaj wiemy. Kto myśli, że czerwony wygra? Okej, przypomnij imię. Michał. Kto myśli, że Michał wygra? I ta sama prośba. Michu. Michu. Miałem Michała i Michał. Kto myśli, że Michu wygra? Słuchajcie, macie 2 minuty, ja tylko wciągnę sobie jeszcze stoper. Jak przejdziecie przez tą rundę, to będzie runda finałowa. 3, 2, 1, smacznego! Ale jadą. Tak jest. Widzę, że te 2 minuty nie będą za bardzo potrzebne. Mamy 13 sekund, niektórzy są w połowie pizzy. Zapytam jeszcze do tyłu. Ja widzę, że Michu to się delektuje tym kawałkiem w ogóle. Mówię, że delektujesz się tym kawałkiem, widzę. No to super. Fajnie, jak widzicie, pizza z paprykarzem może być smaczna, jakbyście mieli ochotę jej spróbować. Zapraszam do Pizza Trucka na dole. Tam serwują takie cudo. Myślę, że to chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie możecie zjeść coś takiego. Także no, widzę, że już pierwsze osoby dochodzą do końca. Mamy praktycznie jeszcze połowę czasu. Załagodni. Jest, brawo, jest pierwsza osoba. Z jakim spokojem jest i drugi. Jak? Jeszcze chwilę, spokojnie, mało przerwy ci dam. Okej? Okay. Nie będzie żygał, tak jest. Wielkie brawa. Pierwszymi z drogimi kawałkami. Jak się czujesz? Jak zapatrywania? Plany na dzisiejszy wieczór? Kupić się. Jesteś w dobrym miejscu. Tu jest czym popić. A powiedz mi, jak dla ciebie ten konkurs? Poziom ostrości? No, wczorajszą pizzę troszeczkę czułem, więc nie jest aż tak lajtowo. Okej, okay, no to super. To znaczy, że rzeczywiście poziom mamy dość wysoki. Tym bardziej fajnie, że mamy z całym szacunkiem randomowych uczestników. To bardzo dobrze, wtedy jest ciekawiej. Powiedz mi, tak teraz, na ten moment, weźmiesz jeszcze kiedyś udział w takim konkursie? Wezmę. Z przyjemnością. Z przyjemnością. Czad. A plany na wieczór? Też pewnie się ubić. To jest najlepszy plan na wieczór. Wchodzą następne kawałki. Ja jeszcze podpytam, bo lubimy improwizować w takich konkursach. Myślisz, że to jest ostatnia runda? Bo to nie musi być ostatnia runda, wiesz o tym. Ja jeszcze zobaczę, zaraz tutaj będę musiał spojrzeć na organizatorów, czy będziemy mogli sobie ewentualnie jakieś 5 minut przeciągnąć, wtedy myślę, że damy radę. Jeszcze jest jedna kwestia, dlatego w związku z tym, że z tego finału zostały te kawałki, które oni teraz jedli, czy czyste oczywiście, nie macane, czy ktoś z publiczności chciałby spróbować pizzę z Karoliną Lipper? Jeśli tak, to serdecznie zapraszam. Tutaj mamy pierwszy kawałek. Widzę, że koleżanka się zgłosiła, także bardzo proszę. Tu widzę jeszcze pana. To jest ten bez dodatkowego sosu. Czy jest ktoś jeszcze, kto chciałby, widzę tutaj... O, proszę bardzo, przepraszam. Zapraszam, bardzo proszę. Darmowa pizza antyinflacyjna. Tu pan macha. Okej, okay, no i nie, to ma tyle? Nie, czy jeszcze jedna jest, tak? A jak, sosucha? A mają wszystko. Ktoś tu? Proszę cię bardzo, zapraszam cię, przyjacielu. Musisz podejść tutaj do mnie. Chodź, chodź. Ty, jak z daleka przyszedłeś, powiedz mi, skąd przyjechałeś, co cię skłoniło, żeby w ogóle podejść pod pizzę? Skąd przyjechałeś? Aha, co cię skłoniło, żeby jeść ostrą pizzę? Ciekawostka.
Później będziesz się mógł podzielić tą ciekawostką z przyjaciółmi. O, widzę, że pani spróbowała. Jak się pani czuje? Fatalnie. Dzięki. Wreszcie ktoś potwierdzi. To była ta wersja bez sosu. Czekaj, a tutaj jak? To wystarczy. To wystarczy. Tak, dziewczyny, a widzę, że to jeden kawałek na cztery osoby. To jakiś kurek. Jak jest? Źle. Źle, fatalnie. Czyli sosy są ostre. Słuchajcie, czy my już wiemy, czy mamy czas na jeszcze jedną rundę w razie czego? Czy robimy z tego finał? Mamy czas. No to słuchajcie, to ile im damy teraz czasu? Ostatnio były 2 minuty i to było za dużo, co nie? Jedną minutę? Tłum zdecydował. Jak ktoś nie zje w ciągu minuty, odpada. Tak zrobimy, wyzerujemy. Jest jedyna szansa, że jakimś cudem się zgracie i nikt z was nie zje w ciągu minuty, no to wtedy zrobimy w ten sposób, że pierwsza osoba, która zje po upływie czasu minuty, wygra i wtedy nie będziemy mieli kolejnej rundy. Ja jeszcze chciałem wam teraz powiedzieć jedną rzecz. Jeśli macie się poddać, jeśli czujecie, że macie się poddać, zróbcie to przed tym kawałkiem. Bo potem będzie gorzej. Będzie was bolało w nocy, będzie nieprzyjemnie, nie będziecie spali. Jutro macie wszyscy wolne, mam nadzieję. Nie? Okej, okay, dobra. To co, ciśniemy z tą minutą. Jak się zapatrujesz na ewentualny kolejny etap? No ciężko. Rozumiem. Kto myśli, że kartonowy kolega wygra? Doskonale. O, poległ. Słuchajcie, generalnie biała mapa, Katowice. Jak ktoś ma okazję, to zapraszam do multitapu. Fajne piwo serwują. Gryfusa oczywiście. Nie przeciągajmy tego, co? 3, 2, 1. Mocnego! Będzie minuta i 10 sekund. Mamy to. Słuchajcie, to jest naprawdę... Czerwony już praktycznie w transzoliu. Minęło już pierwsze 10 sekund. To tak, żebyście mieli świadomość, gdzie jesteście. Pingwin już oblizuje paluszki, można powiedzieć. Tak jest! Jest pierwsza osoba. Słuchajcie, i teraz jest 20 sekund. Jeśli ktoś w ciągu z was, w ciągu tej minuty doje tą pizzę, będziemy mieli jeszcze jeden etap. To już finał, nie? No ale to już... Ej, no wiecie, tak jak mówię, to co powiedział Dziki, jeśli macie się poddać, to jest ten moment, nie? 36 sekund na zegarze, na ten moment jedna osoba ukończyła w błyskawicznym tempie. Słuchajcie, no jakiś łup, łup, łup. Piwem. Można popijać piwo. Piwem tak. Ej, słuchajcie, jesteśmy na festiwalu piwa, więc można popijać piwem, o to tutaj chodzi. Wszyscy przyjechaliśmy po to, żeby testować piwo. To też jest czas. Tak jest! Brawo, uwaga! Trzecią, jak czas? Koniec! Przeszedłeś, tak? Był? Tak, tu kolega nie zdążył. Dobra, słuchajcie, mamy 3 osoby. Przyjacielu, bardzo ci dziękuję. Fantastyczny udział. Zapraszamy do browaru Gryfus na piwo. Brawa, powiedz mi, jak się czujesz? Źle, bardzo. Brawa na pocieszenie! Pani na dole z kawą ma mleko. A tak, oczywiście, jeśli potrzebujecie mleka, bądź ktokolwiek, kto dostał tą pizzę, aby spróbować i potrzebuje się napić mleka, co jest oczywiste, bo na pewno potrzebujecie się napić mleka, to zapraszamy do stanowiska tam u nas. Chłopaki i dziewczyny będą mogły z takim mlekiem poczęstować, jeśli macie taką ochotę. Uśmierza ból, pomaga złagodzić efekty drugiego dnia, dlatego że pamiętajcie, oni dzisiaj cierpią, wy się wszyscy śmiejecie z tego, a ich jeszcze czeka noc. I później rano jeszcze trzeba pójść do toalety, więc to wcale nie jest proste. Słuchajcie, teraz już nie będziemy robić tego numeru z czasem, bo musielibyśmy to obniżyć do 30 sekund. Zrobimy to tak, kto szybciej zje swój kawałek, ten wygrywa. To będzie osoba, która ma najwięcej motywacji do tego, żeby go zjeść szybko. Czerwony już na stanowisku. Kolega wspierający Ukrainę również. Aj, mamy poddanie! No to w takim wypadku gratuluję. Trzech walkoverów. Jak się czujesz? Zabrakło piwa, więc musiałem skorzystać z mojego. Gratulacje dla kolegi! Wielkie brawa! Słuchajcie, kolejnego etapu już nie będzie. Możemy już teraz oficjalnie ogłosić wygranego tego konkursu. Czerwony Pingwin, proszę państwa, przyjechał tutaj specjalnie po to. I wielkie, wielkie brawa!
wspaniały puchar i wszystkie nagrody do odebrania oczywiście tutaj u nas. A teraz zapraszamy wszystkich uczestników tego konkursu na scenę, żeby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Słuchajcie, te osoby, które brały udział, chciałyby zapisać się na kartach historii 14 Warszawskiego Festiwalu Piwa. Zapraszamy na scenę. Wszystkie mamy? Jak? Pytanie do fotografa, czy mieścimy się w kadrze? Super, piękne dzięki. Dzięki wam za przybycie, dzięki wam za fajną zabawę, dzięki wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Pizza Truckowi, wpadajcie do nich, wyjadajcie ich pizzę, bo jest genialna. Dzięki browarowi Gryfus. I dzięki bardzo ostrym sosom z Dzikiego Billa, którego znajdziecie na dole. Wielkie gratulacje. Super. O, dziękuję. No i podziękujcie tym dwóm panom, którzy prowadzili, bo naprawdę się starali. Brawa dla nich jeszcze.